Witam Was serdecznie, kochani. Zatrzymałem się na parkingu, jadąc autem z Warszawy. No oczywiście muszę tutaj jedno sprostowanie takie zrobić, bo często widzicie mnie tam na nagraniach w luksusowym aucie. To jest Opel Mokka X i każdy myśli, że jeżdżę swoim. Często jeżdżę służbowym autem lub czasami też pożyczam od dobrego znajomego. W tej chwili jestem w aucie służbowym i chciałem się z Wami podzielić taką fajną refleksją, a i może taką moją radością, że ostatnio, tak pozytywnie myśląc, oczywiście również zmagając się z prozą życia, dostałem też rolę w filmie. Załapałem się na casting, poszedłem na casting, gdzie kiedyś napisałem maila tam do studia odpowiedniego i zostałem zaproszony na casting. Casting przeszedłem perfekcyjnie i za jakiś czas dostałem zaproszenie do zagrania roli w filmie, w sumie w dwóch filmach. Jedna rola to jest w tych serialach, których ja nigdy nie lubiłem, czyli ogólnie seriali nie lubiłem, czyli Gliniarze, ale ta rola po czasie niestety odeszła, ktoś tam inny się na to załapał. No i w konsekwencji podpisałem umowę w roli w filmie, kurde, widzicie, jak to ja nie znam seriali, nawet nie wiem, w jakim filmie będę grał. W filmie Ukryta Prawda. I będę grał tam takiego Romana, także za jakieś 13 będę na planie filmowym. Podpisałem już umowę i rola jest dosyć obszerna, więc będziecie mieli okazję mnie tam jako waszego poetę, człowieka, który daje wam tyle motywacji, tyle też radości w moich wierszach, w moim pisaniu. Myślę, że was jeszcze nieraz zaskoczę. Będziecie mogli zobaczyć mnie tam na żywo w tym filmie. Ja powiadomię kiedy, co i jak. Postaram się zrobić kilka fotek z ciekawymi ludźmi, które wstawię na Facebooku. Cieszę się też tym, że tak fajnie odbieracie tą moją poezję ostatnio, ale muszę wam coś powiedzieć, że troszeczkę jestem zmartwiony, bo cokolwiek wstawię, także te moje wiersze nie są takie wesołe, ale to nie znaczy, że jestem smutny, że jestem do bólu smutny, taki wiecie, przygaczony, nie. Ja mam taki styl pisania, ja tak ubieram w słowa to, co ja czuję, to, co przeżyłem, to, co może kogoś spotkać z nas. Tak piszę, obserwując świat i ludzi. Taki jest mój pogląd na to wszystko, na te wszystkie odcienie miłości. I komuś może się wydawać, i ktoś jak pisze tam na przykład komentarz pod wierszem, że coś takiego cytuję. Piękny, ale bardzo smutny. Albo nie martw się, będzie dobrze. Nie? A wiersz jest z datą wsteczną, powiedzmy 10 lat do tyłu. Nie? Nie, nie, tak to nie działa. Nie każdy go odbiera dla siebie. Nie patrzcie na mnie. Bo ja na przykład wstawiając ten wiersz, który napisałem powiedzmy 5-6 lat temu, mogę być w bardzo dobrym humorze. Ja wstawiam to dla nowo przybyłych na Facebooku lub na moich fanpage'ach, którzy nie znają jakoby mojej twórczości wstecznej i powtarzam niektóre wiersze, aby zapoznali się z nimi. No i wtedy właśnie pada coś takiego, ci, którzy już mnie znają, że myślą, że ja mam jakiegoś tam doła, nie? Ja wam powiem szczerze, ja nie mogę sobie pozwolić na doła, bo ja zmagam się z prozą życia i to ciężką prozą życia, tak jak każdy z was. Muszę walczyć, czy może nie walczyć, bo nie mówmy o walce, ale muszę dbać o to, żeby się utrzymać, żeby zarobić. Wróciłem do masaży, stworzyłem sobie taki gabinecik masażu w Warszawie. U siebie zresztą w mieszkaniu, na to mam miejsce. Wszystko jest profesjonalnie zrobione. Także też zapraszam na masaże ludzi wszystkich takich z okolic Warszawy i z Warszawy. Bo to wiadomo, odległości, no to już nie z mojego miasta, nie z Grudziądza, bo już tam nie mieszkam. Mieszkam w Warszawie już od jakiegoś czasu i tutaj będę przebywał na tych terenach. Dziś jestem w trasie, zatrzymałem się w Otwocku i zaraz stąd będę ruszał dalej po skończeniu tego filmiku. Muszę trochę odpocząć, pomyśleć jeszcze nad kilkoma sprawami, ale kiedy mnie nachodzi taka refleksja, aby się z wami czymś podzielić, jest kamera pod ręką i jeszcze, dzięki Bogu, bateria naładowana, no to jest okazja porozmawiać. Cieszę się właśnie tym,
że mogę zapowiadać Wam co jakiś czas, że zbliża się wydanie mojej książki. Ja wiem, że ja odkładam to w czasie, bo ja nie mogę się nieraz wyrobić. Ja mam wiele pasji, wiele zajęć i też praca. Też jakiś handel na Allegro, na różności, żeby te pieniążki, wiadomo, że świat nie może się kręcić wokół pieniędzy, ale trzeba je zdobywać, tym bardziej w Warszawie, żeby żyć na jakimś poziomie w miarę, ale i żeby się nie cofać, nie uwstrzymać, nie? Bo tak to wygląda. Cieszę się, że mogę zapowiadać moje przyszłe wydania, bo nieuchronnie zbliżamy się, jakby pozytywnie zbliżamy się do wydania kolejnego zbioru. Ja chciałem wydać dwa, wskrzesić ten pierwszy zbiór, który wydałem, dodrukować i wydać drugi. Więc zdecydowałem się na wydanie tego drugiego zbioru wierszy. Wiersze, które są mniej Wam znane, będą w drugim zbiorze. Myślę, że to jest kwestia 2 tygodni zakończenia wszystkich. Jak do tej pory opracowałem ich 80, 81 dokładnie, bo dzisiaj rano tam jeszcze jeden robiłem, 81, a chcę ich opracować 110, żeby było ich tyle samo, co w pierwszym zbiorze. 110, tu 110. Tam ten pierwszy zbiór to był tytuł Wiersze miłością natchnione. Drugi zbiór wierszy będzie nosił tytuł Sercem pamiętajcie. I chcę, żeby tak było równo po 110 i każde wydanie gdzieś tam będzie miało 110 wierszy, prawda? Będzie to obszerny zbiór, nie jakaś cienka broszurka, fajne okładce. Także będę zachęcał Was wtedy bardzo do zakupu tej książki, bo warto ją na półce w domu. Ci, którzy zakupili pierwszy zbiór, do dziś miło to wspominają, mają u siebie w swojej domowej biblioteczce, są zadowoleni, często jeszcze do mnie piszą, często o tym mówią, wspominamy, ale niewątpliwie dodrukuję ten pierwszy zbiór też. Na razie trzeba ekonomicznie postępować, robimy ten drugi. I jak Wam mówiłem, to też nie jest żaden żart, żaden blef, żadne też nie, sobie orderów żadnych nie przypinam za to. Jestem w trakcie pisania i zmagania się z tą powieścią mojej książki, której tytuł nosi Psychopatka. I wiecie, to nie jest takie proste. Ja myślałem, że to łatwiej mi pójdzie. Z powieścią mierzę się jako pierwszy raz. To jest też obszerna powieść. To jest opisanie jakby ponad 4 lat mojego pobytu w Italii. Scen trudnych, ciężkich. Chciałbym Wam zwizualizować też otoczenie, magię tego otoczenia, willi, klimat, jakby zapoznać Was troszeczkę z kulturą tą włoską, tym wszystkim, ale wpleść to też w akcję, która widziała się w tej powieści i która jest faktem. To nie jest fikcja żadna literacka, tylko to jest fakt. To jest to, co przeżyłem, co mnie spotkało. Zawsze kiedyś szukałem tematu na książkę i okazało się, na powieść jakąś, okazało się, że ten temat dostałem sam na tacy, dostałem go tam, ale musiałem przeżyć, dlatego tytuł, przeżyć coś trudnego, coś bardzo ciężkiego, co też odbiło się troszeczkę na moim zdrowiu, dlatego też powieść nosi tytuł Psychopatka. Piszę czasami coś od końca, czasami coś w środku, gdzieś tam na początku, łapię jakieś rozdziały, potem gdzieś coś łączę. W sumie uczę się jakby pisać powieści. Mam kontakt również z pisarzami, którzy troszkę mi rad udzielają. Sam trochę grzebię w necie, żeby to ubrać tak fajnie, żeby to się pięknie czytało i żebyście mieli obraz przed sobą taki, żebyście uczestniczyli w tej akcji, nie? Poczuli to wszystko. Także to tyle może o tym wszystkim, co chciałem powiedzieć. No i tak właśnie, tak jestem z siebie dumny, że przełamuję kolejne bariery, że zobaczcie, tu pisanie, tu jakiś sport. Mam nadzieję, że tymi wierszami rozpalam coś w Was, albo jakieś nadzieje, albo przywracam Wam wspomnienia. Często smutne, dramatyczne wspomnienia, bo też i o śmierci jest pisane. Ale to piszę o prozie życia, o rzeczywistości. Ja nie piszę tutaj, nie gloryfikuję siebie i nie lansuję siebie, tylko piszę o naszym
czyli naszym, moim i waszym trudnym życiu, z jakim się zmagamy. Bo miłości też są trudne. Nie jest tak super, że miłość i każdy w miłości ma jakieś potyczki. I tę miłość traci, odzyskuje na nowo, znowu traci. Albo po prostu ta miłość powszednieje, jest jakby do końca, ale to już nie jest miłość. Czasami brak nawet przyjaźni. No wiecie sami, jak życie wygląda. Ono jest trudne, cholernie trudne i niby proste, a jakże skomplikowane. A my jeszcze sami sobie je komplikujemy. Ja znalazłem swoją receptę na szczęście. Nie jestem do końca szczęśliwym człowiekiem. Nie jestem też taki jakby zadowolony ostatnio z mojego życia. Wszystko co robię, mam, czuję taki niedosyt w tym. Ale znalazłem jakby takie techniki na to, aby się uśmiechać, aby poczuć, że jestem troszkę szczęśliwszy, że się rozwijam intelektualnie, ale to poprzez ciągłą pracę i rozwój nad sobą. Słucham też mądrych ludzi na YouTubie, profesorów różnego rodzaju, różnych profesorów z różnych dziedzin, powiedzmy buddystów, powiedzmy mnichów buddyjskich, ich filozofii, która jakby mnie ukierunkowuje, jak mam postępować, jak mam panować nad emocjami, jak mam żyć, co często też wam mówię na mojej stronie Lifestyle 40+, na moim fanpage'u. Mówiłem o tym, wracam do tego fanpage'a powoli, bo troszeczkę zaniedbałem to wszystko. No bo wiecie, ta cała przeprowadzka, to całe zawirowanie ze mną. Mieszkałem trochę tu, trochę tam, w końcu mieszkam w Warszawie już na stałe. I to tak troszeczkę się pokręciło. Ale wrócę do tego fanpage'a Lifestyle 40+. I tam będę wstawiał filmy o podobnej treści, wiecie, takie wzmacniające, jak to wam wstawiałem, mówiłem, jak mamy nad sobą pracować właśnie, gdzie zawsze was wszystkich odsyłałem do tego filmu Sekret, to jest tak jakby start, ten film dał mi taki start, ale przed tym filmem dawałem jeszcze inna literatura dawała mi start i inne moje zainteresowania w tym kierunku, jakby w dziedzinie psychologii, filozofii, socjologii, to wszystko, co rzutuje potem na nas, jeżeli mamy wiedzę, to taką, jaką mamy wiedzę, tacy jesteśmy. I tak jak zawsze mówiłem, to o czym myślimy na co dzień, tym się stajemy. Tacy jesteśmy, no niestety, jest tak fajnie powiedziane, człowiek staje się tym, o czym przez cały dzień myśli. Więc ja staram się właśnie wypełniać ten czas, żeby zabijać te myśli negatywne, myśleć pozytywnie. Łapię się na trudnych sytuacjach, bo większość mojego czasu, muszę wam powiedzieć, spędzam sam. Moje życie nie jest kolorowe. Ja mam oczywiście wirtualnie wielu znajomych, jak tam z was, przypisują mi, że mam 5000 kochanek na Facebooku. Nieprawda. To są ludzie, wy sami wiecie, że jesteście moimi wirtualnymi znajomymi. Fajnie jest popisać z wami, nawet czasami popisać o jakichś tam uczuciach, problemach. Fajnie jest miło się odezwać, jakiś komplement usłyszeć, komplement powiedzieć w drugą stronę. Ale ja was znam wirtualnie. Ja nie mam zaproszeń, nie jeżdżę do nikogo, nie spotykam się z nikim tak z wirtualnego świata. A szkoda, bo chętnie bym nawet się spotkał i pojechał gdzieś w Polskę, odwiedził którąś z moich fanek, czy nawet fana mojego. Oczywiście z kamerą, nagrałbym coś ciekawego na YouTube. Też potem na taki pomysł, żeby nagrywać takie trudne sprawy, które mógłbym stawić na YouTube'a, żeby ktoś opowiedział jakiś swój ból, jakieś nieszczęście, albo ogromną radość, która go spotkała, czy szczęście i promować to na YouTubie, nie? Żebyście też mogli się wyrażać. Też mam taką swoją zdolność, gdzie mógłbym to fajnie uchwycić w obiektyw i wrzucać na YouTube. Jeżeli ktoś by był zainteresowany czymś takim, że chce wyrazić swoje emocje po ciężkich przeżyciach lub też po czymś, co go spotkało pięknego lub co go spotkało bardzo trudnego, w jednym jakby słowa tego znaczeniu, coś trudnego, w jednej chwili, czy przez całe pasmo wielu lat, nie? No, ja jestem otwarty na wszystko. Ja lubię żyć pełnią życia, lubię podróżować, lubię być tu i tam i wszędzie się mogę pojawić. Tylko czekam na zaproszenia. Jak do tej pory tych zaproszeń z FB jest was wiele pań, prawie same panie mi tu zarzucają, że nie ma panów, nie mówią, o bo on taki, bo same kobiety, on coś tam knuje, on coś kręci, nie. Dlatego same panie, prawie same panie, z uwagi na to, że to są wiersze jakby dla kobiet, wiersze dla pań, dla wszystkich ogólnie, ale panie je odbierają bardziej emocjonalnie, bardziej duchowo, biorą to na serce. Panowie przeczytają i tam pójdą na piwo, i tam bzdury pisze i tak dalej. Bynajmniej większość panów. Dlatego też postawiłem na panie i docelowo zawsze, kiedykolwiek sprzedawałem
książki kupowały je kobiety. Kupowały panie w różnym wieku i jeszcze je rozsyłały po całej Europie. Ja też oczywiście rozsyłałem po Europie, ale one jeszcze kupowały dla dzieci, do Stanów, do Kanady, do Australii. Zawoziły i tak się cieszę, bo ten pierwszy zbiór rozszedł się jakby po świecie. Nie? Więc no cóż, życzę sobie i wam tych wielkich miłości, tych radości, tego wzmocnienia tych sił. No i czekam na wasze jakieś też, zaproście mnie gdzieś tam w Polskę, pojadę, a co tam. Sam żyję, często mam tyle czasu wolnego, nie wiem co z nim zrobić, bo też mam dni takie z wolnym przebiegiem takim. Pojadę gdzieś, pojadę, popatrzę, nagram coś, nagram wasze miasto, wrzucę na YouTube'a, powiem coś o tym fajnego, porobię jakieś fajne fotki, a dlaczego nie? Może mi się to przydać do opisywania jakichś moich wspomnień, które będę też mam zamiar opisywać coś w formie pamiętnika, jakby swojej autobiografii takiej. Więc zapraszam do takiej współpracy ze mną i to będzie działało w dwie strony. Ja gdzieś się pojawiam, czy wy do mnie piszecie, ja opisuję. Tutaj jeszcze, jeszcze muszę powiedzieć jedno, że zalegam z trzema wierszami, które miałem na zamówienie napisać tam wam, moi drodzy znajomi, ale no niestety czas nie pozwalał mi ostatnio, żeby się skoncentrować, brak weny na tym, aby napisać te wiersze dla was. Spróbuję jeszcze, dla kogo zdążę, to zdążę. To napiszę. Także interesuje mnie właśnie jeszcze jedna rzecz, właśnie do której chcę wrócić. Interesuje mnie właśnie nagrywanie tych trudnych spraw ludzkich, aby ktoś mógł opowiedzieć do kamery swoją historię życia. Chciałby to naprawdę wyrzucić z siebie lub też bardzo fajną historię, lub też opowiedzieć o swojej fajnej miłości, która go spotkała. Ktoś, kto jest odważny, kto się nie boi kamery, kto może chce się pokazać, ja mogę to udostępniać. Ja mogę to udostępniać w sieci, na różnych grupach, pójdzie to w świat i też przez to gdzieś was będzie widać. To jest też coś fajnego, fajna przygoda z kamerą. Można, jedna osoba może takich filmów mieć 5, 10, 15, 1, 2. No... I interesują mnie też, z reguły też mnie interesują te najtrudniejsze sprawy, nie? Aby przy okazji, będąc tam, porozmawiać z danym człowiekiem, nakręcić film, wrzucić go na YouTube, ale też porozmawiać z człowiekiem i wytłumaczyć mu, jak ja wychodziłem z trudnych spraw, że jest to możliwe, że dasz radę. Ja mogę to opowiedzieć. To nie jest jakby temat na pisanie, na klikanie na Messengerze, czy na komórce, czy opowiadanie przez komórkę. Muszę usiąść w cztery oczy, porozmawiać i opowiedzieć, żeby ktoś sobie zrobił notatki, żeby ktoś odwołać go do jakiejś literatury, filmów i moich własnych przeżyć, aby przyjął to do siebie, aby go wskrzesić i zaczął walczyć. Nie? Bo wielu ludzi jest tak zwanych nienaprawialnych, jak ja to mówię. Nie chcą walczyć, poszli już tylko w narzekanie. Cokolwiek im mówisz, nie słuchają, ich prawda jest najważniejsza. Ten dół, ten bezsens, ta beznadzieja jest najważniejsza. Mówią, że już nic nie da się zrobić i koniec. Spotkałem się z takimi ludźmi. To są ludzie nienaprawialni i tutaj niestety, cokolwiek mówiłem, nie zdziałałem na tym gruncie nic. Ale też spotkałem fajnych ludzi, którzy słuchają, którzy lubią pracować nad sobą, chcą pracować, są zainteresowani pracą nad sobą i chcą tego życia na wyższej półce. I tacy ludzie wychodzą z różnych, przeróżnych, z najtrudniejszych problemów. Także służę pomocą. Będę się dzielił taką wiedzą, jaką mam, a myślę, że mam wiedzę taką naprawdę z wyższej półki. To nie jest tak, że człowiek, który siada do pisania, czy jest tam gdzieś, nie wiem, wśród ważnych osób. Trzeba mieć tą wiedzę, trzeba umieć się wypowiedzieć, trzeba wiedzieć, o czym mówię, jakich słów używam. Czyli, jak sami widzicie, gdzieś ta wiedza we mnie jest. Zresztą nagrywam filmiki, wstawiam na YouTubie o tym wzmacnianiu takim duchowym, to coś tam wiem. Ale tak na żywo, siadając, bo wiecie, jak to jest, że światełko mi gaśnie, że z kamerą, że nie z kamerą, tylko jakby... Mówienie do kamery na żywo, no to ja mogę szczątkowo opowiadać, improwizować. Ale jak siadam sobie z kimś tak po przyjacielsku i wchodzę w rozmowę taką, to staram się dotrzeć do tej osoby bardzo głęboko, bardzo wyraźnie, aby to, co mam do przekazania, było jasne, zrozumiałe, czytelne i zaległo w serduchu i żeby ta osoba gdzieś na całą pracowała, wychodziła z problemu. Na tym mi zależy, bo to też jest z mojej strony
i pomoc, i moja satysfakcja taka, że mogę komuś pomóc. Ja się tym wszystkim dzielę. Wiersze, które ja piszę, to ja nie piszę dla poklasku, nie? Ja się dzielę z wami trudem, problemami życia. Cała proza życia tam jest opisana. Nie tylko, że dla mojej żony, czy tam dla jakiejś przyjaciółki. Czytajcie uważnie, ze zrozumieniem, a zobaczycie, że te wiersze odzwierciedlają i moje życie, i wasze życie. To by było na tyle, moi drodzy. Zaraz ruszam dalej. Żegnam się z wami. Robert. I jak zwykle, może po włosku, ciao.